this feeling growing, fear the worst. Tears running down my face, make it stop. The world is driving me crazy, I need a light in the dark. I can't say. Gonna rip you apart, and when it does, I promise you won't be that light in the dark. It's never too late to try, you're late to decide to spread out your wings, just jumping and fly. You living deprived of natural highs, like feeling true love and feeling alive. Just take my hand and let me guide you. I'm showing you things every day life can provide you. Just give it one shot, baby, you can come and slide through. It isn't a secret, you can tell the way I eye you that I like you. I'm here to try to free your mind from the trap, the emptiness you feel inside. I'm here to bridge up the gap. Just buckle up and try to find yourself a grip on the strap, 'cause baby, we ain't never gonna look back. Oaks.
Musimy, robia, lecz zdąży się wycofać. Miłym akcentem witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym streamie z FVPA Ligi, która została nazwana najlepszą sportową, przynajmniej sportu, jeśli chodzi o elektroniczne zestawienie i elektroniczną rozgrywkę. Słuchajcie, wiadomo jak to już jest dla tych, którzy wiedzą, FVPA to wirtualne kluby, grają zawodnicy 11 po 11, a to oznacza, że każdy z nich prowadzi jednego, tylko jednego zawodnika. Przed nami dwa niesamowite spotkania, Kosmos FC oraz Paszyn FC, za chwilę na naszej antenie. Jeszcze w tym momencie widziałem, że chłopaki z Paszyn rozgrywali swoje spotkanie. Za chwilę do tego oczywiście meczu przejdziemy, a drugi z zaplanowanych dzisiaj spotkań to Polska PZPN kontra Devastation Esport. Jeśli chodzi o te dwa kluby, to Devastation jest chyba jednym z najmłodszych zestawień w tej lidze, z tego co ja się orientuję, i prowadzi go ten klub znany wszystkim chyba akurat youtuber Dev. Także jestem ciekaw, pierwszy raz będę widział ten zespół na własne oczy, zobaczymy jak sobie dzisiaj poradzi właśnie w tych rozgrywkach. Oczywiście ze mną będzie komentował jeszcze jeden komentator, który w tym momencie na razie jest jeszcze przez chwilę wymontowany. A ja może w tym czasie przejdę do płynnie do składów. Zobaczmy, jakie te składy dzisiaj nam się pojawią w tym zestawieniu. Staram się wam zaraz je wszystkie przepisać. Zaczynamy od Kosmos FC na bramce. Maverick w obronie, Tomach, Urbi, Night King, Robert Guzman, Rob de Guzman. Potem w pomocy Bocianisko, Michu i Norek. No i prawdopodobnie z trzema napastnikami. Tym razem Kosmos będzie rozgrywał to spotkanie. Muniain, Adrianko i Play, jeśli chodzi o ten klub. Po drugiej stronie Muncek na bramce, w obronie Juliano, Wipek, Humerboy, Kamil, XD, potem cofnięty defensywny pomocnik Magifota, Mike, Hubert, Vision, Nerkucio i wysunięty na napaści Dawid. Także z takimi zawodnikami dzisiaj będziemy mieli okazję zobaczyć sobie te spotkania. Za chwilę oczywiście pewnie zawodnicy będą gotowi i będę mógł z wami tutaj podjąć. Z cicho słychać, już się do tego zabieram. Zastanawiam się dlaczego. Dlatego może się w tym momencie pogłoszę. Muzyczka jest specjalnie przyciszona. Mam nadzieję, że już się mój głos polepszył. Za chwilę jeszcze pewnie, mówię, pojawi się Jeffrey, który ze mną będzie miał okazję skomentować te dwa spotkania.
tymczasem powiedzcie na czacie. U mnie dobrze, bo teraz super. Dobrze, bardzo dziękuję za informacje. Patrzcie jeszcze, zobaczcie sobie składy. A ja jestem ciekaw tych rozgrywek. Dawno nas tu nie było, oczywiście. Nie to, że brakowało nam komentowania, bo komentowaliśmy. Jeffrey na antenie radia Zapinamy Pasy. Ja jeździłem po eventach, byłem w Opolu. Byłem ostatnio na Narodowym, gdzie zdarzyło mi się komentować mecze na stoisku Total Betu, którym zresztą jako Esport Cup żeśmy postawili. Jeżeli tam byliście, to bardzo miło mi było was na pewno spotkać. Głośność jest ok, dobrze. Czyli jesteśmy. Ja jednocześnie się zgłaszam. Dobry wieczór, łączę się z wami. Halo, halo. Dobrze, Jeffrey, będę cię musiał pogłosić. Jasna sprawa. Dobry wieczór, witam wszystkich zgromadzonych na streamie. Witam ciebie, Bartku. Dobry wieczór. Powiedzcie, jak słyszycie Jeffreya? Powiedzcie, jak słyszycie Jeffreya? A my w tym momencie już czekamy tak naprawdę na zespoły, które będziemy dzisiaj mieli okazję komentować. Tak jak wspominałem, Jeffrey, Kosmos FC i Passion FC, składy już przeczytałem, także jesteśmy ciekawi oczywiście tego spotkania. Rozumiem, że wyręczyłeś mnie w tej sytuacji. Oczywiście, jak dobrze wiemy, Bartek zawsze potrafi brać wielką odpowiedzialność na swoje barki, a ja jednocześnie potrafię brać, że tak powiem, budowanie tej całej atmosfery, tego wszystkiego, co nas czeka, bo jak dobrze wiemy, zawodnicy w tej chwili już do tego oczywiście meczu się przygotowują, a my jesteśmy gotowi do tego, żeby dostarczyć wam ogrom, myślę, sportowych emocji. Zgadza się. Czekamy cały czas na zapełnienie trybun, czekamy na wyjście zawodników z szatni, na obydwie jedenastki pojawiające się na zielonej murawie, bo to jest oczywiście emocja, ale my może wstępnie, słowem wstępu, Jeffrey, powiedzmy coś na temat wczorajszego finału Ligi Mistrzów, bo chyba część z widzów będzie z tym tematem zapoznana. Wczorajszy finał Ligi Mistrzów to jest finał, który na pierdyliard procent zapisze się w historii piłki nożnej. To jest finał porównywalny do tego, co oglądaliśmy w starciu pomiędzy Milanem i Liverpoolem. Oczywiście z naszym Jerzym Dudkiem na bramce. I mam tutaj na myśli przede wszystkim dramaturgię. Dramaturgia, bo oczywiście wiadomo, kontuzja Carvajala, kontuzja Salaha. Salah już poinformował, że na szczęście nie ma złamania, także wystąpi na mundialu na 150%, także nie ma tutaj, myślę, powodów do niepokoju dla wszystkich zwolenników tego niezwykłego piłkarza, jeżeli chodzi o ligę angielską. No powiem szczerze, że dochodzą ci jeszcze błędy bramkarza, tak? Więc mówisz o dramaturgii. Jaka to była dramaturgia? Jak ja opisałem to na swoim fanpage'u. Dla mnie to było po prostu FIFA 18 i błąd serwerów EA. Także no, nie oszukujmy się, ale bramkarz w dwóch tych sytuacjach, no, na skalę finału Ligi Mistrzów, to bardzo mi przykro, ale ewidentnie nie powinien się tak zachować. Jak, nie wiem. Ja bardzo mu współczuję, wiesz, ja bardzo mu współczuję, ja się łączę z nim w bólu, mam świadomość tego, że błędy po prostu na takim poziomie są niedopuszczalne, no i niestety, no, zdarza się, nie wiem, czy najlepszym, ale po prostu się zdarza, tak? Znaczy, a inaczej, z tego, co widzę, mamy bramka. Obraz? Tak, znaczy ja mam obraz, nie rozumiem. Nie, no mamy obraz, oczywiście już widzimy, że za chwileczkę to spotkanie nam się rozpocznie. A to tak, znaczy no jeszcze nasi widzowie tego nie widzą, w każdym razie my za chwilę do tego spotkania przejdziemy. Wracając jeszcze do naszej dyskusji, nie wiem jak wy tam uważacie, już mówię tutaj w tym momencie o czacie, ale nie oszukujmy się, w tym spotkaniu nie można mu mieć ogólnie, nie wiem, mu współczuć. Pierwszy błąd, ewidentnie błąd taki, który nie można było w ogóle popełnić. Drugi, można już wytłumaczyć, że nie wiem, piłka się zakręciła, była śliska, wypadła mu z rogi. To się zdarza faktycznie nawet najlepszym, ale bez przesady. Ale pomału, przechodzimy do naszego spotkania, które już w tym momencie, już na antenie zawodnicy oczywiście wchodzą na boisko. No, nie wiem, czy ja widzę dobry obraz, ale u mnie zawodnicy to już grają w tej sytuacji. W tej chwili Krycha wrzuca z autu, od razu pojawił się tam defensor przeciwników, zawodników w czerwonych koszulkach.
Zgadza się, że u mnie było jakieś opóźnienie już chyba w tym momencie. Powróciłem do Was z dobrym czasem. Mamy 4:55, minuta szósta rozpoczęta. Zatem zobaczmy, kto w tym spotkaniu okaże się lepszy. Czy będzie to Kosmos, czy będzie to Passion? To już jest szósta minuta tego spotkania i w tej chwili Jaśkiewicz od razu na prawe skrzydło. Urbi teraz przerywa tą akcję. Tak jest. Zawodnicy w czarnych koszulkach próbują wyjść z własnej połówki boiska. Na razie z dużymi problemami, ponieważ teraz Dawid pięknym uderzeniem tutaj straszy Majera. Mamy, no ale może być zadowolony z tej interwencji goalkeeper. Zachował się naprawdę przytomnie w tej sytuacji, no i teraz nie wiadomo, czy będzie dośrodkowanie, czy też będzie szukanie zagrania do pojedynczego zawodnika. Podbiega tam kolega z zespołu, czekają na to, jak odpowiednio ustawią się koledzy, jednak zdecydowali się na krótkie rozegranie. Robert, pole karne! Mamy 1-0! Ależ rozpoczęło nam się to spotkanie, proszę bardzo, a więc Wiblik zdobywa gola w 19 minucie tego spotkania. Ewidentnie pokazali w tym momencie to, że nieraz już trenowali takie właśnie zagrania w tej grze. Widać, że ci zawodnicy dużo spędzają czasu na treningach, bo to nie było jakieś standardowe zagranie po zwykłego fifacza, tylko faktycznie każdy z nich taktycznie ustawiony i pięknie dograna piłka także trafiała na głowę kolegów z zespołu i mamy 1-0, w sumie 0-1, bo to gospodarze Kosmos są dzisiaj gospodarzami i Passion wychodzi na prowadzenie. I właśnie Passion w tej chwili przy piłce, ona teraz powędrowała do goalkeepera, który dalekim podaniem od razu zagrał do Dawida, ten wypatrzył partnera. Kowalczyk, świetnie zagrana piłka do Cinu, ale niestety nie udało się tej akcji zakończyć strzałem. Miałby okazję do tego, żeby być sam na sam. Miał, ale Krycha dobrze ustawione, świetnie też pomogli mu później koledzy zespołu, szybko się cofnęli i ta akcja już też nie miała racji bytu, teraz chyba nie ma spalonego. Jest no zablokowane podanie. Stacjon przy piłce, od razu do Bociana, odegranie 1-1, kontakt teraz fantastycznie, Stacjon po raz kolejny na prawym skrzydle aktywny, ale jednocześnie traci piłkę, chociaż ta wędruje pod nogi Adriano, który niestety wypada poza linię boczną. Wypychany przez obrońcę oczywiście, nie poradził sobie z tym wejściem zawodnika w czerwonej koszulce, no ale już wiemy, że jednak ci zawodnicy mogą podejść i stwarzać jakieś sytuacje ofensywne pod bramką przeciwnika, także Kelmer zakłada się na naprawdę ciekawe, tymczasem czerwone koszulki na paście. Ale wiem, skrzydle, Kowalczyk, od razu zagrana teraz piłka do Dawida, szansa, ale świetnie, Majer na bramce teraz popisał się dobrym i dobrym takim ruchem, jeżeli chodzi o położenie się na murawie. Ale powiem Ci, że to wejście było tak zaskakujące. W ogóle pomylona obrona. Trzech zawodników stało jak pachołki, nic nie robili. Także bez żadnego problemu Dawido sobie wszedł w to pole karne. Teraz znowu czaruje na lewym skrzydle. Jest cały czas przy piłce. Próbuje wejść do środka, ale tym razem już obrona nie dała się oszukać. Oleskowicz, Kowalczyk. Ponownie Oleskowicz, ale piłka wędruje poza linię boczną. Będziemy mieli wznowienie z autu dla drużyny z Kosmosu. Guzman egzekwuje właśnie ten wrzut. Mamy faul. Przepychany tam napastnik zawodników Kosmosu. I w tej chwili Satson jako egzekutor tego rzutu wolnego, myślę, że o strzale to nawet nie ma co marzyć. Pytanie teraz, czy partnerzy będą w stanie odpowiednio ustawić się do tego, żeby dograł do nich dobrze piłkę. Bierze troszeczkę większy rozbieg niż ten, jaki założył sobie od samego początku. Mamy jeszcze oczywiście także defensorów na tarciu, między innymi Kowalczyka. No właśnie, ja widziałem, że oni teraz poruszyli się na tyle, że mogą przerwać ten stały fragment. Tak też się stało. I już jest na środku boiska. Na lewym skrzydle jest Kowalczyk. Zagrana górna piłka do Piszczatowskiego. Jest przy piłce Ciniu. Jest Jaśkiewicz. Ciniu cały czas. Jest także Kubisa. Odegranie, ale Urbi przecina tą akcję i będziemy mieli teraz możliwość prowadzenia ataku pozycyjnego oczywiście przez zespół Kosmosu. Niedługo ponownie Kubisa i strata przez Krychę. Dokładnie, wracając jeszcze do tamtego zagrania, gdzie
przy rzucie wolnym tak daleko odchodził zawodnik kosmosu. Tak mi się od razu przypomniał taki Cristiano Ronaldo, ale zagranie zupełnie w nie jego stylu i jeszcze jest to bardzo dużym błędem. Tymczasem jesteśmy już na połowie Passion, ale nie na długo. Nie potrafią gdzieś rozklepać tutaj obrony tego zespołu zawodnicy z kosmosu. Oj, 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 zobaczmy, co się teraz dzieje. Passion, Dawid ma sporo miejsca. Zwolnił to Makcie, zagrał do partnera, ależ niewiele zabrakło do szczęścia, by podwyższyli to prowadzenie. Nadal mimo wszystko 35. minuta i wciąż 0-1. Dawid na razie wybitnie w tym spotkaniu, świetnie sobie radzi i z dribblingiem, i ze strzałami, jeszcze potrafi fantastycznie dograć do kolegów z zespołu. To właśnie teraz mieliśmy taki przykład, ależ uderzenie tuż nad poprzeczką. Niebezpieczna sytuacja, ależ takie właśnie chcemy dzisiaj oglądać. Jest szansa na zdobycie gola, zmarnowana już Adriano na prawe skrzydło do Dibrisisse. Szatrzon traci piłkę, Jerz odgrywa do Kowalczyka, ten od razu bezpośrednio do Kubisy. Oleśkiewicz, górne podanie do Dawida, no. Nie ma faulu. To jest ciekawe. Nie ma faulu, ewidentnie gdzieś przewrócił się Dawid sam na murawie. Teraz znowu świetnie dogrywa, ale Urbi przecina podanie w ostatnim momencie. No, fantastycznie gra ten zawodnik w dzisiejszym spotkaniu. Już odegrana piłka do bramkarza, przynajmniej takie było założenie, a co z tego wyszło, doskonale Państwo widzą. Będziemy mieli wznowienie z autu. Hubert wrzuca teraz piłkę na plac gry do swoich kolegów. Znowu Passion jest w ofensywie. Cały czas oni, mam wrażenie, dominują na razie w tych pierwszych 45 minutach spotkania, a wiemy, że już niedługo kończy się właśnie ta pierwsza połówka meczu. Patrzon zakręcił się teraz piłką niczym pizzerman, ciastem. Adriano na prawe skrzydło do spalony. Guzmana, spalony. Jest spalony, nawet dobrze widoczny, także to nie jest żadna pomyłka sędziego. Był, nie poczekał, bo za szybko wybiegł napastnik kosmosu i w tym momencie mamy stały fragment gry na koniec pierwszej części meczu. Jerz wycofanie od razu do Piszatowskiego, ten na lewe skrzydło, chociaż przegrywa teraz Oleśkiewicz ten pojedynek główkowy. Mimo wszystko udało się odzyskać ponownie piłkę. Popatrzmy, doszedł do niej Cinu, Kubisa. Ponownie Cinu, szansa, zgrał teraz do środka, ależ teraz świetnie i przytomnie zachował się Majer. To mogło być 0-2 w tej sytuacji, a tymczasem arbiter kończy nam pierwszą część tego spotkania. No i statystyki na pewno nie po stronie gospodarzy. Na pewno nie po stronie kosmosu, chłopaki z tego zespołu nawet nie oddali strzału. Co dopiero mówić o strzałach celnych. Przejęć oczywiście jakieś tam mają. Posiadanie piłki 40% zaledwie. Dokładność ponad 76%. Mają o czym rozmawiać teraz w tej przerwie. Mają o czym rozmawiać, żeby poprawić swoją grę, no bo raz, że przegrywają, dwa, nie stwarzają sytuacji, no to ciężki orzech do zgryzienia dla nich w kolejnych 45 minutach spotkania. A na koniec widzieliśmy takie zagranie w stylu Gareta Bale'a z wczorajszego finału Ligi Mistrzów. Szkoda, że nie trafiony, bo może jeszcze bardziej zawodnicy z kosmosu by teraz dyskutowali w szatni, ale mamy już kolejne 45 minut. Już rozpoczęli szybko gracze w czerwonych koszulkach. Jerz, teraz szansa na przeprowadzenie kolejnej szybkiej akcji. Popatrzmy, Oleśkiewicz gdzieś tam zdjął mu piłkę z nogi defensor drużyny przeciwnej. Michu dobrze się zachował i to właśnie on był tym, który odebrał piłkę w ostatnim momencie, ponieważ tam już nóżka szła prosto w piłkę, aby uderzyć celnie w bramkę i stworzyć niesamowite zagrożenie bramkarzowi drużyny z kosmosu. Tymczasem zawodnicy w czarnych koszulkach cały czas próbują nadrabiać straty. Nie wiem, czy nie zmienił się tutaj ustawienie, ponieważ mam wrażenie, że więcej czarnych koszulek widzę wśród napastników. Być może takie właśnie zestawienie gdzieś się teraz pojawiło, ale o tym za chwilę, bo mamy świetnie podane od Bociana. Patrzon, ale tutaj będzie rzut rożny chyba z tego. To widać, dośrodkowanie w pole karne. Nie udało się zakończyć tego celnym strzałem, ale bez wątpienia widać, że teraz drużyna kosmosu rusza do tego, żeby te straty odrabiać.
Zostawiona piłka od zespołu. Guzman z linii defensywy już włącza się do akcji ofensywnej. Daleki wrzut. Dośrodkowanie w pole karne. Cierocki chwyta piłkę w swoje ręce. Oczywiście Mawer także miał szansę, żeby popisać się kilkukrotnie w tym spotkaniu. Dziękuję oczywiście za wszelkie korekty i już Cinu poczekał, wycofał. Przerzucenie ciężaru gry na lewą stronę. No i spokojnie, Mawer. Na razie na spokoju, jeśli chodzi o tą drugą część spotkania. Nie mieliśmy jeszcze żadnej poważnie zagrażającej sytuacji w tym meczu. Być może to się właśnie teraz zmieni. Świetnie podanie na lewe skrzydło. Teraz... Nie. Takimi akcjami to się bramek nie zdobywa. Także myślę, że tutaj o sporym szczęściu także jednocześnie mogą mówić goście, ponieważ to spokojnie była szansa na zdobycie gola. A tymczasem Dawid Oreskiewicz, Robert... Dawid! Zablokowany przez Urbiego. Jeszcze Kubisa walczył do samego końca. Patrzmy, jak Dawid teraz parował jak szalony, ale stracił i Mawer chwyta piłkę. Ależ Dawid w dzisiejszym spotkaniu, no będę wspominał o nim cały czas ze względu na to, że jest wybijającą się postacią w tym meczu. Cały czas widzimy go w akcjach ofensywnych. Jest rasowym napastnikiem, a mimo wszystko cofa się też, dogrywa piłki do kolegów. Fantastycznie dzisiaj prezentuje się ten zawodnik na murawie. Piszczatowski przed wykonaniem stałego fragmentu poczekał, jednak teraz piłka wycofana. Jaśkiewicz. No, zgrana klatką do swojego partnera. I od razu na lewe skrzydło powędrowała do Krychy, ten momentalnie do Dibris i Cierocki. Świetnie interweniuje obrońca w ostatnim momencie przy tym zagraniu. Już dwóch zawodników w czarnych koszulkach było chętnych na zdobycie tej piłki, ale świetnie tutaj można zaznaczyć, że Kosmos dogrywa te piłki przez całą szeregę. Zobacz, Oleskiewicz teraz na lewym skrzydle, świetna gra na jeden kontakt, Dawid zablokowany przez Urbiego. Wybacz, że ci przerwałem, ale rozpędzili się niesamowicie. Spędzili się i mieli szansę na kolejną bramkę w tym meczu. Mimo wszystko dobrze tym razem sobie poradzili zawodnicy z Kosmosu. Myślę, że wyciągnęli oni lekcję po tych pierwszych 405 minutach. Zobaczymy, czy uda im się przynajmniej wyrównać, a może i zwyciężyć. Na razie nie potrafią znowu wyjść z własnej połówki. Będzie szansa na dośrodkowanie. Dawid ładnie zawinął się teraz z piłką. Czeka jeszcze na partnerów. Krótkie rozegranie z Kowalczykiem, ale to podanie niedokładne. Jurg Satson na prawym skrzydle przed szansą na wyprowadzenie piłki z własnej połowy. No na pewno nie w ten sposób. Kubica od razu zatrzymany. Już cofnięty partner z drużyny. Bocian na środek. Znalazł Adriana. Tam Jaśkiewicz jeszcze walczył o piłkę, ale wcześniej faul. Faul sędzia chyba nie decyduje się na wyciągnięcie żółtego kartonika. Myślę, że powinien uspokoić zapędy, ponieważ był to faul raczej taktyczny na przerwanie tej akcji, która dobrze układała się po stronie Kosmosu. Tymczasem za mocne podanie na rzut za okno. To była szansa na pewno, żeby stworzyć zagrożenie, ale jeżeli mamy takie podania, to trudno tutaj mówić o jakimkolwiek zagrożeniu. Mamy wrzucenie z autu, daleko, niczym Tomasz Hajto z truskawką na torcie. Tomasz Hajto, jego pamiętne różne teksty, bo już o samym wrzucaniu z autu jest spalony. No właśnie, chciałem powiedzieć, że na prawym skrzydle tak wybiegł, troszeczkę nie patrząc na to, gdzie znajduje się linia defensywna. Znowu podanie na Dawida. Tym razem jest niecelny. Robert. Oleszkiewicz. Robert. Już Piszczatowski. No, mają czas. Mają wszelkie możliwości do tego, żeby ukraść te cenne sekundy na 8 minut przed zakończeniem tego spotkania. Mowa tu oczywiście o czasie regulaminowym, to powiedzmy sobie tak mniej więcej 15, ale teraz zagranie, szkoda, naprawdę wielka szkoda.
Zdecydowanie bardzo dobre zagranie, bardzo dobre podanie, przynajmniej się to wydawało. Tym czasem teraz strzelecze Hudson uderza! Ależ kapitalna interwencja! Jeszcze dośrodkowanie, kolejne uderzenie, Boczan! Poprzeczka! Ależ mamy za końcówkę tego spotkania, coś niesamowitego! Zaatakował zespół z kosmosu w kosmicznym stylu i to dosłownie na 6 minut przed zakończeniem tego spotkania. Jaśkiewicz będzie wznawiał z autu. Widać, że gracze w czerwonych koszulkach nieco bardziej teraz decydują się na zaciśnięcie takiej pętli naszej rywala. To chociaż będziemy mieli teraz wznowienie z autu. No i Dawid musi poczekać na partnerów za szybko. Po co się spieszyć? Jedna bramka przewagi to nie jest duża. Oleśkiewicz na lewe skrzydło do Kowalczyka, ale tam przewracał się jego partner. Mimo wszystko arbiter pokazuje, gramy dalej. Xatson, takie podania, proszę ja cię bardzo. Niestety Xatson mógł wyprowadzić fantastyczną kontrę, ale już w tym momencie Passion konstruuje akcję. Na szczęście dla Kosmosu piłka wybita już na połówkę przeciwnika. Jednak nie trafiał na podnogi kolegów z zespołu. Mamy 90. minutę rozpoczętą. Zobaczymy, ile zostanie do liczonego czasu gry. Kosmos obudził się trochę za późno. Być może jeszcze coś się im się uda. Xatson będzie wygrywał. Jednak nie ci piłkę na rzecz przeciwników. No chyba spalony, tak jest. Daleko wybiegł teraz przed linię defensywną rywali. I mamy 3 minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Tyle pokazał sędzia techniczny, na polecenie głównego oczywiście. Z poświęceniem daleko. Ale zgranie, nie ma spalonego. Oleśkiewicz, jest szansa na zdobycie gola, Dawid, 2-0! A dokładnie 0-2 i goście przypieczętowują to, co rozpoczęli w pierwszej połowie. Gwizdzą kibice, ale coś mają innego w tym momencie zrobić. Właśnie teraz ich zespół, ich zespół, którym wierzyli przez całe spotkanie, koniec! Na kolanach. Koniec! Jak to się mówi, niewykorzystane akcje się mszczą. Mogło być wyrównanie, a jest jednak podwyższenie porażki, ale nie mieli innego wyjścia, musieli postawić wszystko na jedną kartę. Przypomina mi się od razu piosenkę elektrycznych gitar z cyklu A. Miało być tak pięknie, chociaż wiele pięknych akcji skonstruowali, niestety żadnej z nich nie wykorzystali. 0-2, tak prezentuje się ostateczny rezultat tego spotkania. My obserwujemy właśnie powtórki. Pierwsza interwencja właśnie na naszym ekranie. Zobaczmy te powtórki, zobaczmy ogólnie jak to przebiegało to spotkanie. Naprawdę, Kosmos, ostatnie 10 minut kosmiczne, ale niewystarczające, aby wyrównać się to spotkanie. No świetnie tutaj też zachowywał się bramkarz, ale jednocześnie... No cóż mógł zrobić w przypadku tych dwóch sytuacji? Tak, robił co mógł, co możemy zaobserwować. To jest koniec pierwszej części spotkania na naszych ekranach, bo tak się właśnie zakończyło pierwsze 45 minut takim strzałem w stylu Garetha Bale'a wczorajszego finału Ligi Mistrzów. I teraz mamy tę akcję. Mogło tutaj oczywiście dojść do tego wyrównania, jednakże golkiper zachował się świetnie. No i ta akcja ostatnia, pokazująca, kto w tym spotkaniu był lepszy. Statystycznie myślę, że nie ma co się oszukiwać. Chłopaki zagrali kawał świetnego futbolu i tym oto sposobem zwyciężyli w pełni zasłużenie. Nie chcę tutaj oczywiście dyskryminować rywali w żaden sposób i daleki jestem od negatywnych ocen. Ale po prostu widać, kto był lepszy. Zgadza się. Za chwilę przejdziemy do kolejnego spotkania, a ja powiem szczerze, że nie zawiodłem się tym pierwszym, ponieważ naprawdę ciekawe zagrania, ciekawe momenty mieliśmy w tych pierwszym spotkaniu, pierwszych 90 minutach, które mamy nadzieję, że dzisiaj nie będą ostatnimi. Czekamy na drugie spotkanie, które będzie rozgrywane przez zespoły Polska PZPN i Devastation Esports. Ja już przechodzę do tamtej transmisji zobaczyć, czy zawodnicy są gotowi. A ja o tą transmisję cię poproszę. Tymczasem oddaję głos do studia. Halo Raju, halo Warszawa. Halo, i powracam Warszawa. Za kilka minut.
kończy nam się drugie spotkanie, w sensie Polska PZM zakończyła właśnie swój mecz, prawdopodobnie ligowy. Za chwilę przejdziemy do meczu, który będzie tutaj na naszych ekranach, czyli Polska PZM kontra Devastation Esports. I ja w tym momencie przedstawię Wam składy obu zespołów. Polska PZPN w bramce, Heli na defensywie, Growo, Stinker, Marek 90, Killer Fan i Martunia w defensywie. Potem mamy w pomocy Catenaccio, Yakuza, Wipumb, Krzychu, a w napaści Gruby i Cezar. Jeśli chodzi o Devastation Esports, Kierzol na bramce, w obronie Kamil, Ciusmow, FIFA Rafa, Kikin, defensywa, znaczy zakończona teraz pomoc, Kubutek, Zimny i Nowo, a w napaści Hiro, Mati i Ronaldo 1999. Z takimi składami za chwilę zobaczymy oba zespoły. Oczywiście jeżeli ja się gdzieś mylę w wypowiedziach, to bardzo Was przepraszam, ale te niki naprawdę potrafią połamać mi język. Także za chwilę przejdziemy do spotkania. Ja czekam na rozpoczęcie transmisji, która już nam się szykuje. Czekamy, aż zawodnicy poustawiają odpowiednio grę, włączą nam niki zawodników, wyłączą komentarz słynnego Szpakowskiego, żeby nam tutaj nie wcinał się w słowo. A ja zachęcam Was do pozostawienia łapki w górę, zachęcam Was do polajkowania fanpage vpaesport.pl oraz mojego, czyli Bartosza Rajufatyga, tak możecie szukać się na Facebooku, jak i również Łukasz Jeffrey Chmiel, takiego pana też znajdziecie na Facebooku. Zawsze każda łapka w górę pomoże nam się rozwijać dalej, pomoże nam na pewno pojawiać się na większej ilości eventów i komentować dla Was różne spotkania, m.in. spotkania FVPA. Ja przypomnę, w pierwszym dzisiejszym spotkaniu, gdzie mierzyły się dwa klasowe zespoły, Kosmos FC i Passion FC, to Passion było zwycięskie, trafiając dwa gole, zwyciężając na wyjeździe swój mecz 0-2. Także bardzo emocjonujące spotkanie, bardzo ciekawe zagrania zaprezentowane przez oba zespoły. Kosmos co prawda w pierwszej połówce zupełnie, można powiedzieć, nie istniał, tak przynajmniej pokazały statystyki. Ja się z tymi statystykami zgodzę, oglądając ten mecz, ale już w drugiej połowie widać, że dużo sobie powiedzieli w szatni i zaprezentowali o dużo, dużo wyższym poziomie futbol elektronicznej piłki. Niestety ich kosmiczne zagranie odpaliły się dopiero 10 minut przed końcem spotkania, a mimo wszystko nie trafili do bramki i międzysłupki, co się później zemściło niesamowitą kontrą Passion FC. Także w 90 minucie Dawid, który był zresztą wybijającym się zawodnikiem tego spotkania, zainkasował bodajże drugie trafienie i dobił zawodników Kosmosu. Jestem ciekaw, jak zostanie rozegrane drugie spotkanie, jak przygotowały się oba zespoły, a przypomnę, PZPN, Polska PZPN to zespół gospodarzy, a na wyjeździe dzisiaj Devastation Esports, prowadzonym przez youtubera Deva, który pewnie dla niektórych, zaraz jak nie dla większości, jest bardzo przyznany, ponieważ dość długo ten pan obraca się w świecie elektronicznej piłki kopanej. A ja już pomału będę przechodził na stadion. Ale oczywiście nie będziesz sam, ponieważ jestem obok cały czas.
i jestem razem z tobą do tego, żeby skomentować to spotkanie. Niestety mamy komentarz meczowy i pierwszy strzał jest w broni. Mam nadzieję, że zawodnicy jednego czy drugiego zespołu postarają nam się go za chwilę włączyć. Teraz pierwsze dośrodkowanie tego spotkania. Jest szansa na zdobycie gola. Zależy teraz oczywiście od tego, jak to rozegrają. Czy znowu będzie to krótkie zagranie, tak jak obserwowaliśmy w poprzednim meczu, czy też jednak będzie to zdecydowana wrzutka w pole karne. Popatrzmy. Jednak na krótko Nowobielski. Spokojnie teraz Marciniak. Ja chyba jednak będę musiał wyłączyć tutaj dźwięki z gry, żeby nam nie zakłócały naszej komentarza, bo przynajmniej dla mnie bardzo mocno przebijają się one przez to, co mówimy. Teraz wrzut w pole karne, niedokładnie. Już. Kropka. Przed szansą. Już przed szansą Komorowski. Nie wiem, czy widziałeś ten nick, z piłką. Ale będziemy musieli go pewnie tak czytać. Kropka. Nie zwróciłem uwagi. Kropka. Pole karne. Szansa. No i czy teraz dojdzie do zamknięcia tej sytuacji? Nie w tym przypadku. Na razie to Devastation jest tutaj stroną przeważającą, bo teraz dopiero pierwszy raz widzę, jak zawodnicy Polski PZPN próbują się przebić na połowę właśnie Dev Esports. No ale oczywiście nie będzie to łatwe zadanie, tak jak doskonale zresztą to obserwujemy. Teraz daleko wybita piłka, spokojnie Moslach i jest 1-0. Coś fantastycznego. Jak rozwinęła nam się ta sytuacja? No nie sądziłem, że z tego podania Devastation Esports będzie w stanie zdobyć w tak prosty sposób bramkę. Ale podanie przez całe boisko, fantastyczne, wręcz genialne. No i Salah, ten, który wczoraj niestety musiał opuścić boisko, plac gry, teraz wpisuje się tutaj na listę strzelców jako pierwszy. Mamy otwarcie, Devastation Esports wychodzi na prowadzenie jako drużyna przyjezdna. Także na razie ponowiła nam się historia z poprzedniego spotkania. Tymczasem Cypis przed polem karnym świeci zagranie do kolegi. Jeszcze dogranie i mamy jest. Oski! Jest bramka zdobyta po akcji całego zespołu i także podobna sytuacja znowu jak w wczorajszym meczu Ligi Mistrzów, prawda? Czyli jeszcze nie do końca nacieszyli się ze zdobytej bramki, a już muszą rozpoczynać od środka. Zgadza się, mamy takby na razie powielenie wczorajszego spotkania. Liverpool faktycznie właśnie w podobnym stylu rozklepał defensywę Realu. Teraz uderzenie! Ale kapitalny strzał Komorowskiego. Jednak obok bramki. A mi się wydawało właśnie, że będzie rzut rożny. Myślę, że nie tylko nam się mogło tak wydawać z tego ujęcia. Yakuza. Yaya Touré. Takie jakieś znane nam tutaj nazwiska piłkarzy. Ja myślę, że Devastation poczyniło niesamowite transfery. Dużo pieniędzy wydało na tych zawodników w salach. Yaya Touré. Zapisz to na bramce. No i pomału. Rozgrywana akcja. Na razie jedni i drudzy próbują. Jest spalony. Oj, to jest spalony. Gonzalo Higuaina. Chociaż nie wiem, czy to jest człowiek, który ma na imię Gonzalo, ale Higuain no, kojarzy mi się tylko z jednym imieniem. Yaya Touré. Na prawe skrzydło do Kropka. Komorowski. Olszew. Yaya Touré. Ponownie Olszew ma sporo miejsca, ale tam Marciniak i Oski zrobili swoją robotę jako obrońcy. I momentalnie piłka wyprowadzona z okolic własnego pola karnego, jednak Oski zakręcił się z piłką, zagrał do Cesarinho. Tutaj teraz starcie Kropka z Yakuzą. Yakuza, ależ Kropek teraz wygarnął. Kropek niesamowicie w tym momencie zagrał niczym przygarni Kropka. Mam jakiś problem techniczny, muszę odświeżyć, bardzo przepraszam. Kęska, Oski. No, wyrównane nam się zrobiło to spotkanie od momentu wyrównania. A teraz RL9, już na lewe skrzydło do Nowobielskiego, a tam blondynka przecina to podanie.
Mo Salah. Zaskakujące nazwiska piłkarzy grających w tym meczu. Teraz świetne podanie! Jeszcze bramka RL9! Coś fantastycznego! Jak zdecydował się uderzyć w tej sytuacji? No i mamy 1-2. Goście wychodzą na prowadzenie. 1-2, ale zobacz, jak źle ustawiony jest bramkarz. Stoi on w bramce, zupełnie cofnięty. Nie miał szans obronić tego strzału. No niczym bramkarz Liverpoolu wczoraj. Ewidentnie chciał tutaj chyba zaznaczyć swoją obecność w ten sposób. Teraz świetnie przejęta piłka przez RL9. Trochę pogubieni zawodnicy Polski PZPN. No ale jeżeli bramkarz robi im takie niespodzianki, no to i oni w tym momencie się strasznie gubią. Lucarelli. Higuain zablokowany, Nowopilski. Od razu przechwycił to podanie Marciniak. Cesarinho. Jaku za na lewym skrzydle zastopowany. Cesarinho zawinął się z piłką, ależ tam doskonale teraz wślizgiem defensywa. Defensywa, Kropek wybija piłkę do Salaha, strzelca już dzisiaj jednego gola, teraz on przy piłce cały czas wchodzi w pole karne. Jednak tym razem nie mieli się defensywa Polski PZPN. Piłka wybita daleko od własnego pola karnego, jednak nie na długo. Nadal devastation, nadal devastation, 35. minuta gry, a ten zespół napiera cały czas, chcąc zdobyć drugą bramkę. Komorowski, zabrakło zamykającego. Jeszcze Kęska, jeszcze jedna szansa, ale tam idealnie ustawiony bramkarz. Tym razem bramkarz bardzo dobrze ustawiony, zabezpiecza piłkę między swoimi rękami. Teraz Cesarinho, dośrodkowanie daleko na głowę swojego kolegi z zespołu. Ten zgrywa dalej i drugi z napastników nie sięga tej piłki. Miller. Już RL9, od razu do Komorowskiego, prawe skrzydło. No, zablokowany w tej sytuacji, no i to właśnie zespół gospodarzy przed szansą na wyprowadzenie ataku pozycyjnego. Cesarinho, popatrzmy, Yakuza zablokowany przez Kropka. 42. minuta rozpoczęta, także kończy nam się pierwsza część spotkania. Na razie 2-1 dla Devastation, zresztą po ciekawych, fantastycznych akcjach. Oczywiście na razie, moim zdaniem, i tak najładniejsza akcja to rozklepanie defensywy Devastation przez Polskę PZPN właśnie w bramce wyrównującej na 1-1. No na pewno to mogło się podobać i trudno się jednocześnie do tego nie odwoływać. Niemniej jednak wynik no, jest jaki jest, mówiąc umownie i delikatnie. Blondynka teraz traci. Mo Salah, Olszew, Komorowski! I w tym momencie mamy 1-3 i w tej chwili goście w znacznie bardziej komfortowej sytuacji. Zdecydowanie lepiej sobie teraz poradzili napastnicy Devastation niż jakieś kilka minut temu w podobnej sytuacji, gdzie szybko zareagowała obrona Polski PZPN. Tym razem ona zupełnie wyłączona. Świetne podanie, świetne rozegranie i mamy 3-1. Koniec pierwszej części spotkania. Jeszcze jak za uderzenie Oski. Jeszcze Oski, ależ tutaj niewiele zabrakło do szczęścia. Będziemy mieli rzut rożny. Olszew z poświęceniem wybił tą piłkę. Niewiele czasu. To będzie chyba ostatnia akcja tej pierwszej części spotkania. Raczej tak. Gonzalo Higuain. Mo Salah przechwycił tą piłkę. Wrócił z pozycji napastnika. I arbiter kończy nam pierwszą część tego spotkania. Jak na razie 1-3. I wydaje mi się, że jest to prowadzenie w pełni zasłużone. A jeśli chodzi o statystyki, no to różnią się one drastycznie w porównaniu do pierwszego dzisiaj oglądanego meczu, ponieważ tutaj strzały były bardzo wyrównane po jednej i po drugiej stronie. Mimo wszystko to jednak Devastation może się poszczycić lepszą skutecznością, ponieważ tak jak tablice wynikowe pokazują nam, to oni trafili 3 razy do siatki, a tylko raz drużyna polska PZPN. Czekamy na wyjście z szatni, czekamy na drugą część spotkania. Kolejne 45 minut. No i w naszym stylu z kabiny komentatorskiej witają Państwa Bartosz Rajofatyga i Łukasz Rzefrej-Chmiel. Druga połowa spotkania przed nami, chociaż jak na razie 1-3 dla zespołu gości, co oczywiście świadczy o tym, że gospodarze muszą gonić wynik. Devastation jak natchnione, Polska PZPN zagubiona po pierwszych 45 minutach.
Ale i teraz w tym momencie również Devastation konstruuje pierwszą akcję. No, Wolski! I obok było bramki. Blisko. Było blisko. Było blisko. Bez wątpienia. No ale jak się nie strzela, to się nie zdobywa bramek. Takie próby na pewno się chwali. Mimo wszystko Devastation cały czas jest tutaj stroną dominującą. Myśleliśmy, że polska PZPN będzie chciała coś się nadrobić, coś się wyłączyć, może jakoś ten zespół z rozgrywania piłki. Tymczasem to oni są autorem pierwszej ciekawej, czy bardzo mocnej akcji tej drugiej części spotkania. Ja tam nie dopatrzyłem się faulu, jeżeli chodzi o tą sytuację. Sędzia był bliżej. Arbiter. Może jakaś ręka. Ta też się zdarza w wirtualnej piłce. No i killer. Yakuza. To Cesarinho. Ten w pole karne do Higuaina. Oj, myli się Ature w tej sytuacji i będziemy mieli wznowienie z autu. Wciąż na tablicy wyników niezmieniony rezultat. 1-3 dla Devastation, dla gości. Próbują teraz... Zmiana egzekutora. Groove podchodzi do piłki. Niczym Grove Street z GTA San Andreas. Ładnie teraz gra na piłka do Lucarelliego. Na prawym skrzydle Oski. Poczekał, zawinął się z piłką, ależ cały czas trzyma ją pod swoimi nogami. Chociaż to podanie naprawdę było dobre, ale świetnie odczytane przez obrońców. Mo Salah teraz przed szansą na wyprowadzenie ataku ofensywnego. Lucarelli, lewe skrzydło, Cesarinho. Do kogo, ja się pytam? Ja mam wrażenie, że za mało ryzyka podejmują w indywidualnych akcjach zawodnicy z Polski PZP! No ale wreszcie! To jest strzał, który na pewno zapisze się, jeżeli chodzi o dzisiejszy wieczór. Ciekawe, jak to będzie w kontekście całej ligi. Ależ zawinął, zerwał pajęczynę. No, goalkeeper bez szans. Goalkeeper bez szans i mamy bramkę zbliżającą się tutaj do remisu. Wreszcie zawodnicy Polski PZPN postanowili strzelać sprzed pola karnego i to się opłaciło. Na to czekałem. Fantastyczne uderzenie, przepiękna bramka, stadiony świata. 60. minuta spotkania, jeszcze wiele czasu na to, żebyśmy kolejne takie trafienia dzisiaj zobaczyli na naszych ekranach. Powiem tak, jest bramka kontaktowa, czyli to znaczy, że jest możliwość zdobycia kolejnej, jest możliwość zremisowania, jest o co walczyć. No i przede wszystkim ten doping kibiców, gospodarzy, który oczywiście tutaj niesie ten zespół, także jest tym, umownie mówiąc, 12. zawodnikiem. Tymczasem jesteśmy na lewym skrzydle i zawodnicy Devastation rozgrywają piłkę. Grove. Szybko jednak zatrzymana ta ich akcja. Yaya Touré. Od razu zagrał do kropka. Prawym skrzydłem teraz starają się konstruować coś, czym mogliby spalony. Zaskoczyć rywala. Jest spalony. Ewidentnie spalony. Komorowski za późno się cofnął. Myślę, że ten zawodnik wiedział przez dłuższą chwilę, że jego pozycja jest spalona, ponieważ to nie był wykonany ruch defensywy, tylko to on cały czas gdzieś tam błądził, za bardzo wysunięty. Salah, RL9, ładnie zagrana teraz piłka do Komorowskiego! Ale tam jest bramkarz na posterunku, ale wcześniej spalony. Wcześniej spalony, ale ja już się bałem, że bramkarz znowu popełni błąd, ponieważ ja widziałem jego nogi za linią bramkową, w sensie, że stał on w bramce, tak jak przy stracie pierwszego gola. I jeszcze to uderzenie przypomniało mi wczorajsze uderzenie Garetha Bale'a, gdzie piłka niefortunnie odbiła się od rąk bramkarza i wpadła bezpośrednio do siatki. Higuain.
Cesarinho! Miał problemy teraz golkiper. Jest szansa dla Cipisa! Jest gol! Jest gol! 3-3-3-3-3-3-3-3! I tak mógłbym te trójki w tej chwili wymieniać, ponieważ mamy wyrównanie w 70 minucie spotkania i wszystko zaczyna się od początku. Cipis po raz kolejny wpisuje się na listę strzelców i po raz kolejny fantastycznym uderzeniem. Ten zawodnik, tak jak Dawido, w pierwszym meczu dzisiaj oglądanym wyróżnia się nam na tle pozostałych graczy. Teraz już odpowiedź. Olszew! Uderzenie, ale Wiese radzi sobie z tym świetnie. No odnośnie Cipisa, to pierwsze co przychodzi mi do głowy przy tym uderzeniu to wjeżdża biała mewa, trener już polewa, oczywiście mowa tutaj o witaminach, ale zahukał niesamowicie. 73. minuta tego spotkania, 3-3, no oglądamy dzisiaj naprawdę niesamowity spektakl. Mieliśmy okazję zobaczyć kolejną kontrę w wykonaniu Polski PZPN, ale dobrze ustawiona defensywa łapie napastnika na spalonym i teraz właśnie jeszcze uderzenie! Cóż tu się wyprawia? Jakie bramki nam padają pod koniec tego meczu? Z każdym chwilą, nie wiem, z każdą sekundą coraz ładniejsze. Niesamowita sytuacja. To, co teraz się wydarzyło, to jest jakby kwintesencja całego tego spotkania. 3-4 to jest 15 minut do końca regulaminowego czasu gry, ale nie wierzę, że Polska PZPN nie odpowie. Nie wierzę w to, że nie podejmą tutaj próby walki. Nie wierzę w to, że chłopaki gdzieś teraz stracili ambicje, bo w tym meczu padło już zbyt wiele bramek. Oni wiedzą, że mogą się wzajemnie pokonać i robią to skrzętnie za każdym niemalże razem. Cipis przy piłce będzie dośrodkowywał, jest tam trzech obrońców, ale piłka trafia z powrotem pod bram, pod nogi. Zapisz to! Pod nogi kolegi z zespołu. Zamieszanie niesamowite, ale mamy wznowienie od bramki. Lucarelli. Salah. Świetnie podaje do kolegi z zespołu, ale w ostatnim momencie... Wracają z wczorajszego spotkania, jednak nie wykorzystuje tej akcji. Ależ nam się tutaj dzieje. 82. minuta spotkania na boisku. Coraz ciekawiej. Ja już nie mogę złapać, tylko co tutaj się wyprawia. Lucarelli na lewe skrzydło. Olszew, strzelec ostatniej bramki w dzisiejszym spotkaniu, przynajmniej do tego momentu. Ten piękne uderzenie z 25 metrów, nisko, nad trawką, gdzie bramkarz nie miał szans. Nad trawką i znowu powiem to słynne, wiesz o co chodzi. Wiesz o co chodzi. Tymczasem już devastation w kolejnym ataku. Jest szansa na kolejnego gola. Salah! Oleś teraz poszedł. Poszedł mimo wszystko, piłka nad poprzeczką, dość nawet w dużej odległości. Teraz znowu bliski mieli się, wybijając piłkę na aut. Coraz mniej czasu dla Polski PZPN-u, coraz więcej czasu dla przeciwników. Robi się naprawdę nerwowa teraz ta końcówka. Kowalewski przy piłce, Yaya Touré, zgranie do Olszewa, krótkie podania, R9 traci piłkę w starciu z Oskim. No i ten ślizg niepotrzebny, chybiony, całkowicie nieprzemyślany w tym momencie. Jednocześnie górne podanie teraz obserwujemy po stronie graczy w pomarańczowych trykotach. Lucarelli traci piłkę, Olszew ładnie teraz na prawe skrzydło do Komorowskiego, ale tam jest on bardzo dobrze kryty, mimo wszystko utrzymuje się przy piłce, wywalczając aut dla swojego zespołu. 3 minuty doliczonego czasu gry to naprawdę niewiele, aby tutaj jeszcze wyrównać. Mają coraz mniej czasu, Komorowski się nie spieszy. Sędzia już spogląda na zegarek. Komorowski zostawia piłkę koledze. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego nikt nie podbiega do tej piłki? Panie sędzio, nie kończ pan tego meczu, przedłuż pan jeszcze to spotkanie. Co tu się wyprawia? Troszeczkę brak jakiejś dyscypliny na boisku, pretensje do arbitra bocznego, obserwujemy teraz tą gestykulację bardzo nerwową, oczywiście ze strony Polski PZPN-u jest kropek, niebezpiecznie. Nieładne zachowanie, bardzo nie fair play z mojej takiej perspektywy, sędzia go nie kara. Olszew stracił, Yakuza, o do kogo, do partnera, ale tam szansa, ale niewykorzystana. Niewykorzystana. Salah z ostatnim chyba uderzeniem w stronę bramki w tym meczu. Teraz jeszcze będą próbować wyjść zawodnicy Polski PZPN, ale czy sędzia pozwoli na to rozgranie? Niestety nie!
i Polska PZPN na własnym boisku przed własną publicznością przegrywa to spotkanie 3-4, ale nie można powiedzieć, że brakowało tutaj jakiegokolwiek elementu w tym spotkaniu, bo naprawdę bramki mieliśmy pierwsza klasa. Bez wątpienia tak, działo się naprawdę dużo i jednocześnie działo się emocjonująco, chociaż tutaj zdecydował ten kolektyw. To jest prowadzenie nieprzypadkowe, to jest prowadzenie, które na pewno świadczy jednocześnie o tym, że oba zespoły walczyły naprawdę w bardzo równy sposób. 3-4, szkoda oczywiście Polski PZPN-u, ale z drugiej strony no, gdzieś te luki w defensywie były. Zobaczmy jeszcze na powtórki akcji z dzisiejszego spotkania. Teraz strzał i świetna interwencja bramkarza. Salah chyba z pierwszym trafieniem w dzisiejszym meczu. Jednocześnie także warto pochwalić postawę bramkarzy, chociaż z drugiej strony, biorąc pod uwagę liczbę goli, która padła, świadczy o tym, że oni niewiele robili, ale gdzieś tam właśnie zawodziła defensywa. W jednej czy w drugiej stronie tak naprawdę. Teraz to potężne uderzenie, gdzie bramkarz stał w bramce, z tego co pamiętam. Nie, to był słupek, zobacz, z naszej perspektywy wydawało się wtedy, że bramkarz sparował tą piłkę na rzut rożny. A to jest trafienie, o którym ja wspominałem jeszcze przed chwilą, czyli źle ustawiony bramkarz i piłka pomiędzy słupkami. To, co zaobserwowaliśmy w dzisiejszym spotkaniu, bez wątpienia może się podobać, jeżeli chodzi o kwintesencję futbolu, czyli te bramki, które no, padały. Wiesz, jeżeli mamy 7 bramek w jednym spotkaniu, to możemy być z tego na pewno zadowoleni. Cypis i jego pierwsze uderzenie. Ten 6 dzień tygodnia. Po raz kolejny on. Naprawdę, dzisiaj te uderzenia były pierwszej urody. Chcę zobaczyć tą ostatnią z 20 metrów około. Proszę bardzo, masz na życzenie. Raz jeszcze. Olszew, tak. Właśnie on wpisał się jako ostatni na listę strzelców w tym spotkaniu. Wyniki to już było na waszych ekranach. To jest spotkanie, które bez wątpienia zapamiętamy. Mieliśmy przyjemność oczywiście komentować dla was dwa mecze dzisiejszego wieczoru. Pierwszy skończony wynikiem 0-2, drugi 3-4. Także gospodarze legli przed własną publicznością. Za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję. Bartosz Rajufatyga i Łukasz Jeffrey-Chmiel. Trzymajcie się, do usłyszenia i dobrego wieczoru. Do usłyszenia. Ja was zostawię jeszcze przez chwilę z muzyczką, a potem zakończymy transmisję. Do usłyszenia.
Na bakła, na pieniądze, na organy. Musimy zrobić, lecz zdążyć się wycofać.